Witajcie. Z tej strony po raz kolejny Gwiezdny Klucz zwany Starkejem. Gramy w Sekiro. Ja jestem po odebraniu gier z Humble Monthly, czy jakoś tak, no ogólnie Humble Bundle. Jestem zadowolony. Więc idziemy, pijak podejście kolejne. Będę gadał do was, póki walczę tutaj. Ale dojdę do pijaka, to się standardowo wyciszę. No rozumiecie, lepsze skupienie na bitwie, kiedy nie muszę uważać na odgłosy wydawane przeze mnie. Fajnie byłoby zgarnąć więcej, no jasne. Dobra, nie będę dużo mówił, po prostu brawo ja. Jakimś tutaj mi dzisiaj wychodzi, więc może lepiej byłoby tego nie zapeszać i no, leźć dalej. No niestety przerwano mi, więc nie pamiętam co mówiłem. No, ale mam, no lepiej chyba dla mnie byłoby się nie mieszać w to wszystko, przejść jakoś bezpiecznie, po cichutku. Niezauważony, przy krawędzi. I nawet jakoś się to udało. Dobra. Plan jest w takim razie bardzo prosty. Najpierw muszę złapać tego łucznika, który tam ma za to te strzały. Do tego mogę użyć idealnie górskiego echa. Jak fajnie mieć takie możliwości. Dobra. Ale mogę powiedzieć szczerze, że nareszcie chyba porządnie zaczynam wykorzystywać protezę, tak jak powinno się od początku to wykorzystywać, żeby płynnie i komfortowo przechodzić przez wszystkie etapy. Dobra. Wróg wyeliminowany. Parasolka. Dla swojego własnego bezpieczeństwa, bo nie chcę marnować nędznego parasolka, w sumie jest tania w obsłudze, to może też tak źle nie będzie. Tutaj raczej się nie muszę przejmować niczym, więc wejdę standardowo. Ale tym razem oczywiście spróbuję to zrobić po cichu. Chcieli coś podejrzewać, więc zobaczmy jak zareagują. No jasne, nie zareagują. Nie wiem czy są oni tak naprawdę zagrożeniem. Ale dla świętego spokoju wolałbym ich wyeliminować, więc... Super. No ja mam nadzieję, że odnowię całe zdrowie na nich. Dobra. Jest dobrze. A. Jeszcze ten, dobra. Coś mało esencji wskrzeszenia z nich jest. Dobra. To teraz tylko najważniejsze. Mam wszystko ogarnięte, to warto byłoby spróbować zabić tego ninja tutaj. Przy użyciu górskiego echa. Nie wiem, czy się uda. Ale jeśli tak, to mogę mieć naprawdę sporą przewagę. Dobra. No niestety. Wygląda na to, że on po prostu mnie musi zauważyć. Nie za szybko trochę?
No, to już było naprawdę chamskie, wiecie co? Ale dobra, zauważył mi tam u góry. Ale strategia może być naprawdę porządna, dobra. Więc idziemy jeszcze raz. Teraz w sumie będę musiał niedługo znowu się wyleczyć z moru, ale powiedzmy zrobię to jak pokonam pijaka. Doczeka dalej, powiem wam szczerze, podejrzewam nawet porządnie. Więc może nawet nie będę owijał w bawełnę. Pewnego źródła wiem, iż... No, starcie z ojczulkiem nie było tym jedynym, kiedy go spotykamy. Więc łącząc fakty, no niestety, patrząc na to, do kogo należał ten dzwonek i inne takie, no nie jestem w stanie przewidzieć niczego innego, jak to, że będziemy znowu tutaj walczyć z ojczulkiem, tylko tym razem właśnie w tej ponoć trochę trudniejszej formie. Choć w rzeczywistości jest ona trudniejsza, to już nie mnie oceniać. Dobra. Pastylkę na dzień dobry. Żeby mieć chociaż trochę zdrowia i zaraz spróbujemy tam ogarnąć wszystko. Jak widać, sposób mam. Nawet bardzo dobry. Więc nawet tego zmieniać nie będę. Ten palec okazuje się znacznie przydatniejszy niż się wydawał. Co mnie zauważyło? Dopiero ostatnio lazłem i mnie nikt nie widział, a teraz wszyscy nagle. Nawet dobrze, że tak wynikło, bo w ten sposób mam naładowane jeszcze więcej trochę, no wiecie, energii wskrzeszenia. Nie to, żeby mi to wielce pomogło podczas tego starcia, ale no. Ale zawsze coś, dobra. Kolejny. A. O, bez przesady. Już było chamskie z ich strony. No, ale dobra. Zobaczę im to nawet. O ile odzyskam wskrzeszenie, żeby móc go użyć podczas walki z minibossem. Chociaż jest tu ich tyle, wiecie, że raczej się uda, dobra. Nie będę się nawet przejmował. Po cichutku. Zabójstwo. Pasek życia prawie pełny. Dobra, tutaj i tak po cichu tego nie ogarnął, więc tak. Dobra, tak. Tak. Tak, tak. Hop. Dobra. Jest dobrze. Teraz standardowo jesteśmy na trybie palca, więc najpierw łucznik. Jak już zagwizdzę na łucznika, to próbuję po tamtego. Nie wiem, że mogłem zwykły dźwięk, ale ten z opóźnieniem jest po prostu moim zdaniem trochę bezpieczniejszy. Nie wiem, będzie ciekawe, jeśli to wyjdzie w końcu. Tylko tym razem, zanim jego zacznę wabić, to po pierwsze będę w tych krzakach, po drugie zjem jeszcze cukierka odporności na wykrycie. Takiego fajnego dla skradaczy. I powinno być dobrze. Teraz jest idealny moment. Prawda, nie wyszło aż tak idealnie jak ostatnio. Dobra. Więc gwiżdżemy. Mam to trochę bardziej pod kątem. Dobra. Zagwizdało, to teraz cukierki na skradzanie się. Ojej. Serio nie można.
To była naprawdę czysta hamowa. To była czysta hamowa. Byłem niewykrywalny, nie znalazł mnie. A mimo to nie mogłem zrobić tego ciosu, bo... Bo ktoś zaprojektował go, że jest odporny na to, co? Cóż... Szkoda, że tak to wygląda, ale... Przeżyj. No i oczywiście zatrucie, bo tak po prostu. Na co komu odnowa postury po prostu? No tyle w temacie. Okej. Dobra. Nie, ja się za bardzo frustruję. Więc może po prostu zrobimy taki piękny przeskok do momentu, kiedy uda mi się w końcu poradzić z nim i będę sam na sam z pijakiem. Ja, dobry pomysł. Udało się. Wywabiłem tego głupiego białasa. Jakbykolwiek to nie zabrzmiało. Wiecie tego białego ninja. I udało mu się... No udało mi się go pokonać. Jizo został samemu. On też bym podkradł się na tyle, żeby móc mu zrobić ciosa w plec. Ale spróbujemy. O proszę, patrzcie, udało się. Wow, to nie znaczy, że to wszystko to jeszcze tylko połowa walki. No, ale walka jest taka, że jak raz, jak trafi mnie dwa razy, to już po mnie. Dobra, chyba mam metodę, więc jeśli nie zrobię czegoś naprawdę wyjątkowo głupiego, to powinienem sobie poradzić. Dobra, pastylka. Teraz już nawet nie będę czekał na pastylkę. Coś? Dobra. Nie. No. Już sobie żartujecie? Przerwę ładowanie broni, która jest w stanie zabić nieśmiertelnych zwykłym alkoholem. Dobra, jest. Mamy to. Mamy to. Okej, koralik. I to tyle, okej. Spodziewałem się trochę lepszych warunków, ale dobra. I ponownie ten pokój. No, jeszcze on teraz od razu... No, plecem nie trafił? A nie, dobra, ten łucznik. Ale proszę, bez wstrzeszenia tym razem się udało, więc... Dobrze nawet. Ale wiesz, to jest dużo groźniej. Jak nic jest, dużo groźniej. Dobra. Mimo wszystko idzie dosyć sprawnie, więc... Nie ma co narzekać. Okej, dobra. Chyba niczego wielkiego tutaj nie będzie raczej... odkrywczego. Ale pozwiedzam, może gdzieś tutaj coś pominąłem. W szczególności, że jak widać tutaj przy odświeżonej wersji lokacji chyba też przedmioty by się odświeżyły, chociaż... Czy ja wiem. Dobra. Najważniejszy element. Siadamy tutaj i zobaczymy, co tam dalej czeka. Jeśli to, o czym myślę, to... O, dobrze mam skojarzenia. I w ogóle. Ale okej. Trochę pusta, nie ma umierającego tamtego gostka. I tutaj też trochę inaczej wygląda wszystko. No miałem rację. Normalnie nie jestem w stanie... Wow.
Niby to było takie dosyć oczywiste, ale... No, ale miałem rację. That day, I pulled you from the battlefield. A starving cub. I had no idea what you'd become. Father, it breaks my heart. But I'm putting you down! Czyli to jest po prostu dużo bardziej agresywna wersja tego, z którym się już mierzyłem. Oha. Od kiedy to... Okej, dobra. No, to było trochę niesprawiedliwe. Dobra, już widzę, że tutaj tempo jest dużo wyższe. Nie byłem gotowy na taką zmianę tempa. Ale czuć było, że ten, którego widziałem tam potem Sowa, już nie był aż tak sprawny jak ten tutaj. A jednak tak wiele czasu nie minęło między one tymi spotkaniami. Dobra. Nie wiem, jak mam go pokonać, powiem wam szczerze. Ale mam 16 minut, to jeszcze spróbuję kilka razy może. Gotówka nie problem, doświadczenie też nie. Ej, to już było naprawdę chamskie. Nie mogę nawet się odtoczyć. Dobra. Chimoji, czy jakoś tak, technika ogólnie. Nie, wiecie co, nie, on jest naprawdę za szybki dla mnie. Ja się nie poddam w ogóle, ja go pokonam, obiecuję wam to. To mówię, że chcę pokonać, znaczy nie pokonać, tylko pokazać wam wszystkie możliwe zakończenia. Przynajmniej z tych trzech, powiedzmy, od neutralnego po najlepsze. W teorii. Bo tak naprawdę nie wiem, czy da się rank... Nie, powiedzmy... Oceniać pod takim względem. Bo jak mówiłem... Nie znam ich. Widzę tylko, że są trzy sposoby, jak na razie. Zerwanie więzów, czyli prawdopodobnie Kuro umiera. Pozbawiamy się nieśmiertelności raz na zawsze. Trzeba po prostu ogólnie rozumieć, pozbawiamy się nieśmiertelności. Jest opcja oczyszczenie, czyli Wilk umiera. Kuro staje się człowiekiem, pozbawiamy się. Albo oddajemy. Czy tam odnosimy w miejsce, z którego przybyło. No wprost nie wiem, które będzie najciekawsze. Najlepsze pod kątem chyba dla Kuro i tego. W sumie dla Kuro i w sumie i Wilka to chyba najlepsze byłoby właśnie to, które chciałem osiągnąć jako moje główne. No, wiecie. No, ej, to było chamskie z jego strony. Nie. Dwie próby. Nie jestem gotów jeszcze na starcie z nim. Będę musiał po prostu się przygotować bardziej, nawet mentalnie. Dobra. Teraz może zajmiłbym się sprawdzeniem najważniejszego. Nieco. 8 karpich łusek. Nie wiem, po co odpoczywam, ale niech będzie, że tak. Tutaj... ścieżka do posiadłości. Tereny, które się nie zmieniły. Nie będę w stanie to zakupić, bo nie pamiętam szczerze, ile kosztuje. W najgorszym wypadku po prostu, no niestety, będę musiał poszukać tych łusek porządniej. A nie będę ukrywał, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem
wyłażenia i szukania aż tak dokładnego, jak mi się nie chce. Jakaś gra musi mnie zachęcić do tego i to porządnie. Film z Sekiro zachęcało, ale... Dobra, dobra. Dobra, zobaczmy i... 7. Idealnie tyle, ile chciałem. Wykupiłem wszystko, co miał. Okej, niezwykle cenna przynęta. Mhm. Bring it to the great carp of the divine realm. Then I will finally become a carp and bestow upon you my secret treasure. Don't forget to use the bait. I'm waiting, waiting, waiting. Nie wiem w sumie, co mam o tym myśleć, poza tym, że... Okej. Nie, no ale ten wielki karp to dla mnie jak na razie wielka tajemnica. I teraz jeszcze jedna rzecz, jak ja mam go nakarmić, czy mu to dać, skoro jest to... No... Z tego co wiem, mogę tutaj za takiego delikatnego spoilera rzucić. Wybaczcie, no ale... Z tego co wiem, jest to jeden z oponentów. No tak, niestety już wiem bardzo dużo o Sekiro, nawet z tych, w tych dziedzinach, w których wolałbym nie wiedzieć i odkryć to wszystko na spokojnie. Dobra, ale teraz to tutaj było? Gdzieś? Stary grób. Nie? Nie, to nie to. Jest, gdzie była ta opcja? Bo powiem szczerze, chyba najlepszym pomysłem i wyborem dla mnie będzie to, żeby teraz zająć się kolekcjonowaniem maski. Czuję, że ja mogę sobie poradzić, tylko potrzebuję silniejszych ataków. Akurat co do maski jestem pewien, że ona właśnie tak działa. A że dobra, co ja będę okłamywał. No, to jestem świadom tego, bo wiem, mówił mi o tym... Nie wiem, czy przyjaciel, czy znajomy, czy dalszy kolega. Nieważne, ale po prostu ktoś mi o tym mówił. I wiem jak to działa i sądzę, że to mogłoby mi się przydać. Dobra. Czy dobrze trafiłem, że tutaj była... Góry. Czyli są chyba trzy części, a nie dwie, jak myślałem. Może więcej? Nie wiem. Ale nie no, jeśli jest lewa, prawa, to chyba... Trzy. Aż kto tam wie? Dobra. Tysięcy. Zbieram 5000, ciężkie sakwy, ile dawały? Za chwilę, co ja sprawdzam w ten sposób? Łatwiej w ten sposób się dowiedzieć. 500, czyli mam 2000, a tutaj mam 200. Nie. Jeszcze nie, dobra. W takim wypadku, żeby cokolwiek osiągnąć, idziemy tutaj. I w sumie chyba dobrym pomysłem będzie pozbyć się tego, jak to się nazywa, no tego minibossa, tego, z którym już kiedyś się biliśmy. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiecie, ten, który był też na drodze do lokacji, która ostatecznie prowadziła do mniszki. Też? Nie. Przeżyłem piorun. To był wredny. Nawet bardzo. Ale nie daje mi okazji, żeby co... Dobra. Wniosek: nie wchodzi do wody. Nie daje mi nawet spokoju, powiem szczerze. Nie dał się obronić ani zbudować. Nawet jeśli mi nie trafiło to jako, że jestem w wodzie, to i tak to mnie zabije. Dobra. Moja pierwsza teoria, że trzeba to przechodzić w taki sposób, żeby nie dotknąć wody, jest prawidłowa. Okej. No to będzie pełno tych takich... młokosów, że tak to nazwę. Nie wiem nawet, kto to tak właściwie jest, ale wiem, że jest. No i dobra. Trzeba się ich pozbyć. Jak widzę, nie wyzbieram tu wszystkiego. Wow. Aha, czyli on się piłką bawi czy coś i wykorzystuje ją też w bitwie.
Nie pamiętam, czy walczyłem z nim aż w takim stopniu, żeby to móc ocenić aż tak dokładnie, ale... Aha, dobra, widać, że oni są dużo... bardziej... Nie chciałbym powiedzieć słabsi, bo nie jest to do końca to słowo, ale delikatniejsi na pewno. Tak, delikatniejsi jest chyba stosowniejszym słowem. Dobra, ale mniejsza o to. Muszę się pozbyć ich wszystkich jak najszybciej. Jak już się ich pozbędę, to na spokojnie walczyć z tamtym minibossem. Mam konfetti. Zresztą widziałem, że mogę nielimitowaną dawkę ich kupować. Dobra. Mam nadzieję, że dźwięki nie są za głośne, bo ostatni odcinek wydawał się momentami za głośny, momentami za cichy. Ja już sam nie wiem, jak to działał. Ej, co tu jest? Może wiem, co trzeba zrobić, ale... Nawet jeśli... Nie. Chociaż ja się tym przejmuję. Dobra, zamiast tego dawaj ta shurikena. Chociaż żłobiące, czy wirujące? Dobra, nie będziesz żłobiące. Działa jak standardowy zwierzak. Ja sobie zapominam o tej właściwości shurikena, która znacznie ułatwia życie. Będziemy jakoś tam się wspiąć gdzieś. Dobra. Może otworzyć? Nie z tej strony. Może da się do niego zaskoczyć, żeby połowy walki mieć ze sobą. Dobra. Na wszelki wypadek zarzucę już teraz konfetti i spróbuję na niego spaść. Jest odporny, to trudno, dostanę obrażenia. Nie jest odporny, to mam połowę walki ze sobą. No, była okazja. No niestety, nie wykorzystałem jej, ale widziałem, że była. Więc... będę próbował ile mogę. Teraz gdzie on się pojawia. Dobra, jest. No, to był ham. Skie. Jeszcze... nie. Ja tu zginę jak nic. Dobra, ale przynajmniej wiem, że da się na niego zeskoczyć. Tylko trzeba to w idealnym momencie kliknąć, bo inaczej będę machał mieczem. Bezsensownie. Dobra. Skup się, Gwiezdny Kluczu. Zaraz taki mit czasowy. Ale okej, skup się. Nie byłem w wodzie. Tylko wam się zdawało, nie byłem w wodzie. Musimy. Do widzenia. A, chyba jest ich więcej. Okej, dobra. Już to mniejsza o to. Tak na mnie po prostu nie lubi. Ale to już moja wina, że tak trochę się rzuciłem. Jednak często zapomniał o tym, że w tej grze jednak liczy się dyskrecja i strategia bardziej niż brutalna siła. Miałem wyleczyć Smoczomur teraz, kiedy pokonałem już... jakiego sowa? No tego... pijaka, ale... W ogóle nie wiem, czy ten Smoczomur wpływa na cokolwiek, więc... nie wiem, czy czuję aż taką potrzebę. Bo się tylko wpływa na tą szansę i to jest taka czysto statystyka... czysto po prostu pod gameplay, nie ma żadnych, powiedzmy... nie wprowadza żadnych zmian w, powiedzmy, no w fabule, w decyzjach, w zakończeniu, w czymkolwiek. Tylko po prostu czysto jest to mechanika. W zasadzie wynagradzamy za nieginięcie albo za częste leczenie, a karzemy za umieranie i nieleczenie i po prostu skąpstwo. To powiem szczerze, ja dziękuję. Liczyłem na coś więcej. Dobra,
teraz gdzie były te psy? Najpierw trzeba doleźć chyba tutaj. Tu się już zaczynają te morskie psy. Nie wiem ile tego jest. Powiem tylko, że muszę wyeliminować każdą sztukę. Ostatnio nie wyeliminowałem kilku, no i skończyło się tak, że zresztą się z niej prawdopodobnie poległem. Dobra. Teraz tam. Okej. Dobra, teraz na spokojnie, ktoś mi zauważył. Prawdopodobnie cała świątynia wie o mojej obecności. Ej, ty też nie podniosłem? Okej. To już zacząłeś robić. Aż dziwne rzeczy nie podnosiłem. Cztery pastylki. Meh. Chciałem coś lepszego. Dobra, dobra. Uśnicy, dobra. Nie powinno być jakichś szczególnych problemów. Wszyscy, którzy nie byli w 100% przystosowani od początku do walki na krótki dystans, są dosyć... Jakby to najłatwiej określić, tak by brzmiało to po gamersku. No, squishy. W sumie ja nie lubię takich określeń typowo graczowych. Dobra, ale mniejsza. Nigdzie nie widzę tych piesów, żeby można było ich wyeliminować. Ale za to widzę łuczników, więc... Po łuczniku? Nie no. Jak ja mogłem się tak... dać aż nam dwa razy, nie. Dobra, pastylka. Bo w sumie i tak raczej... podczas starcia z tym oponentem nie ma czasu na pastylki. Mam natychmiastowych efektów, a nie później... do... wych... Nie wiem, co to tam jest. Pewnie to jest błąd, że tutaj idę. Ale te jego fioletowe spodnie mnie aż zachęcają do tego, żeby tu iść. Dobra. Jako, że to starcie takie, a nie inne, to nawet dla własnego bezpieczeństwa wolę. No właśnie. Dobrze zrobiłem. Sakę smocza okowita. Dobra. Czyli mam jeszcze drugą wersję tego sakę, którą dałem Ishinowi. Pewnie też po to, żeby rzeźbiarzowi dać. Dobra. Dobre miałem przeczucie używając tego. I tutaj powiem wam całkowicie szczerze, bez żadnych ściemnień. Nie wiedziałem, co mi tu czeka. A, myślę, że tu jest dalsza droga. To całkowicie nieźle. Polazłem w miejsce tutaj tak naprawdę... dla samego pójścia. Okazuje się, że to była droga dalej. Nie sądząc po posążku. No ale dobra, nie po to tu jestem. Ja teraz chcę zemścić na tamtym, który... przy którym umarłem ostatnio. Dobra, tylko którędy wrócę tam do góry? Chyba najszybciej będzie tędy. Tak, oczywiście musimy zalmarmować chyba połowę boiska. Dobra. I na przyszłość już wiem, że fioletowe spodnie są niebezpieczne. Ale dosyć dobrze radziłem sobie z odbijaniem piorunów. Więc w sumie tak czy jak jestem z siebie dumny. Niby trochę nierozsądnie podeszłem do tematu, bo mogłem ich odciągać palcem i w ogóle. Palcem, to trochę dziwnie to brzmi. Ale większość chyba rozumie, o co chodzi. Gwizdkiem. Nie wiem, czy konfetti mi wystarczy. Ale spokojnie. Powinno być dobrze. Nie mam zapasu, ale mogę dokupywać. Dobra. I teraz hyc. I jak się pojawi...
Dobra. Zginęło z przerażenia. Nie jest to przyjemna śmierć. Słyszałem te psy. Nie jest dobrze. Dobra. No, nie. Dobra, wiecie co, nie. Chciałem wyeliminować psy, się nie dało. Teraz chcę walczyć z nim spokojnie, no okej, fajnie, udało się. Wiem jak go pokonać, ale nie na moje nerwy. Prawdopodobnie na początku pierwszego odcinka będzie taka króciutka wstawka, jak to mam w zwyczaju robić. A póki co, zgodnie z tym co mówiłem, wyleczę już ten mur. I na zakończenie całkowicie wszystkiego, zobaczmy co my tu mamy. Mógłbym tutaj się bawić dalej w bycie Shinobim. W Portezie tylko to zostały jakieś tam rzeczy, które nie są koniecznie tym, co bym chciał. Co my tu mamy? Odzyskiwanie postury, dobra, nie. O. Tutaj coś jest ciekawego. No to chciałem robić, ale... Nie jestem przekonany, czy to jest aż tak potrzebne, ale... Chociaż się nie mylę, tutaj ta technika jest bardzo fajna, więc... Arcymnich, okej. Nawet może to będzie ciekawsze niż używanie tylko tego, więc... Kopnijcie ze złoku ten poł. Aha! Nic wielkiego, dobra. Ale przetestowałbym to jeszcze w walce. Aha. Czyli tym razem to jest mini boss. No nie! Dobra, to na zakończenie, chociażby mieć jeden sukces większy, to lecimy po niego. Chociaż chyba lepiej będzie to robić akurat z zdobyciem śmiertelności, które znam i wiem, że jest skuteczne. A nie z jakimś kopniakiem. Chociaż kopniak może też być dosyć mocny. Ale warto wiedzieć, że jest to... Bądź co bądź chociażby miniboss. No nie. Aha. Czyli to też ten taki delikatny, ale trudno podejść. O, koralik. I teraz największe pytanie we wszechświecie, przynajmniej dla mnie. To on był tym, który mi blokował pływanie? Czy jest jeszcze ktoś? Jeśli on, to super, mamy co robić, jeśli nie, to... To nie wiem. Dobra. Dobra, a wiecie co, jest tutaj dużo fajnych rzeczy. Ale nie, co wystarczy emocji na dzisiaj, chociaż może karpia złapię. Tak. Ale co, chyba pozbyłem się właśnie największego problemu wszechświata. Nie, ja tego karpia muszę złapać. Drugi raz nie będziemy się chciał pozbyć tego wszystkiego. Zresztą mogę zakończyć nawet tutaj w wodzie. Tak, nawet we wodzie mogę zakończyć, więc... Okej. Okay. To może tutaj powinienem bliżej się trzymać. Piorun ucieka. Tak. No, jak? Wy mi powiedzcie jak? Ten karp po prostu się pojawia i ucieka. Jeszcze bliżej. Aha, czy może
Tak, chyba w ten sposób. Nie, no już mam 40 minut, a ja jeszcze za kartą się będę uganiał. No, miałem okazję, nie. Dobra, wiecie co? Znam lepszy sposób na pozbycie się tego karpia. W ten sposób. Cicho, spokojnie, a dopiero w pobliżu przyspieszyć. I to może być strategia. Tak. Dobra, mamy to. Kolejny karp. I w sumie nie wiem, co mnie tu czeka. Nawet nie wiem, czy nie powinien się obawiać. Jak mówiłem, słyszałem o tym wielkim karpiu. Może to będzie starcie z nim. Nie, no miałem już kończyć 40 minut, a ja tu dalej siedzę i w sumie gadam. Bo to potem obejrzy. Aha. Dobra, wiecie co, chyba nawet... No nie! Kolejny? Czy ile ich tu jest? Jeszcze, no, całe szczęście, chociaż tych morskich umiem pokonywać. Nieco co normalnych, bezgłowych, więc... Tutaj tak naprawdę wszystko zależy po prostu od, powiedzmy, że... mojego szczęścia. No, no nie. Dobra, miałem kończyć, a zamiast tego dokonuję starcia z bezgłowym. Dobra. No, bez przesady. Ile tu tego... A. Okej, okay, czyli on tu bardziej miał wsparcie. Dobra, wiecie co, nie. Tym razem już naprawdę... Jestem na ekran czytywania, to mogę już się pożegnać. Do następnego, hej. Nawet nie będzie standardowego powitania, znaczy pożegnania, dobra. Chyba za bardzo znowu przedłużam, dobra, no to okej, po raz kolejny, pa pa, ja już kończę, hej.